Po tym filmie będziesz umiał bądź umiała korzystać ze sztucznej inteligencji. Zupełnie za darmo, niezależnie od tego, ile masz lat oraz jaki jest Twój poziom obsługi komputera. Pokażę Ci wszystko krok po kroku. Zrób więc herbatę, usiądź wygodnie i zapraszam do oglądania. Podzieliłem ten film na kilka modułów. Co to jest sztuczna inteligencja i w czym może Ci pomóc? Przegląd popularnych narzędzi i możliwości AI. Praca praktyczna z czatami na przykładzie GPT i Google Gemini, dobre praktyki związane ze sztuczną inteligencją oraz dalsze kroki, które możesz wykonać po tym filmie. Rozpoczynając naszą przygodę z AI, warto najpierw zrozumieć, czym dokładnie jest ta sztuczna inteligencja. A jest to po prostu dziedzina informatyki, która pozwala maszynom wykonywać zadania, które zwykle wymagają ludzkiej inteligencji. Obejmuje tu takie umiejętności jak rozumienie języka naturalnego, rozpoznawanie obrazów, uczenie się, planowanie, rozwiązywanie problemów itd. Przykładowo, gdy prosisz swojego smartfona o pokazanie drogi do najbliższej kawiarni, korzystasz z AI. Podobnie gdy używasz usług takich jak, nie wiem, Netflix, które rekomendują Ci filmy i seriale na podstawie Twojego poprzedniego zachowania, to też jest działanie sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja przynosi konkretne korzyści w życiu codziennym oraz w życiu zawodowym. W biznesie może pomóc Ci w analizie danych, tworzeniu strategii i treści, obsłudze klienta, generowaniu pomysłów itd. W życiu prywatnym pomoże Ci na przykład rozpisać dietę, pomoże Ci lepiej się uczyć, pomoże Ci zaplanować wycieczkę, zarządzać finansami itp. Możesz sobie z nią nawet pogadać, jeżeli nie masz z kim. Jak widzisz, AI ma ogromny potencjał i naprawdę warto z tego korzystać, szczególnie, że możesz to robić zupełnie za darmo. Przejdźmy zatem do omówienia konkretnych narzędzi i sposobów na to, jak zacząć swoją przygodę ze sztuczną inteligencją. Pokażę Ci, jakie są aktualnie ogólne możliwości tej technologii, a później zrobimy konkretne przykłady na najpopularniejszych darmowych narzędziach. Jeżeli chodzi o narzędzia AI, to sytuacja w branży jest bardzo, bardzo dynamiczna. Dosłownie co chwilę powstają nowe programy. Przytoczę Ci teraz kilka ciekawych przykładów, które możesz zechcieć wykorzystać. Ogólną ideą tych narzędzi jest to, że zrobią pewne czynności za Ciebie i to dosłownie w kilka chwil. Pierwsza grupa programów to chatboty AI i są to programy wykorzystujące modele językowe do generowania tekstu, odpowiadania na pytania, prowadzenia rozmów w sposób naturalny dla człowieka. Przykłady takich aplikacji to ChatGPT, Google Gemini, Cloud, Copilot i wiele innych. Druga grupa programów to narzędzia do tworzenia grafik. Programy te generują obrazy na podstawie wpisanego tekstu, np. DALL-E, Midjourney, Lexica Art, Leonardo AI, a również popularna Canva wykorzystuje też sztuczną inteligencję. Trzecia grupa programów to narzędzia do wideo. Na przykład Lumen 5 czy Flicky stworzy dla Ciebie film. Opuść klip, potnie długi klip na krótkie rolki. Heygen wygeneruje Twój awatar wideo. Captions czy Submagic doda napisy do Twojego filmu, a w CapCut zmontujesz film. Kolejna grupa programów to narzędzia do pracy z plikami PDF, na przykład chat PDF. Przeanalizuje dla Ciebie e-booka, streści go, odpowie na pytania związane z treścią pliku itd. Genialne narzędzie do nauki. Kolejna grupa programów związanych z dźwiękiem, na przykład narzędzia typu Clean Voice poprawią jakość Twojego dźwięku w nagraniu. Programy typu Eleven Labs wygenerują dla Ciebie lektora. Kolejna grupa narzędzi to takie, które automatyzują pracę, na przykład Zapier zautomatyzuje różne Twoje działania, które wykonujesz na komputerze. Są też narzędzia kombajny wykorzystujące AI, które zrobią dla Ciebie mnóstwo rzeczy w jednym miejscu. Przykładem takiego narzędzia jest program TinyWow, o którym z pewnością zobaczysz na moim kanale inny film, ponieważ uważam, że jest to tak zwany game changer i w dodatku jest dostępny za darmo. Koniecznie więc subskrybuj ten kanał, aby dostać powiadomienia o nowych materiałach. Tak jak wspominałem, narzędzi sztucznej inteligencji jest mnóstwo. Aktualnie prawdopodobnie wszystko lub prawie wszystko, co na komputerze robiłeś ręcznie, możesz zrobić z pomocą AI. Jeżeli interesują Cię najnowsze narzędzia, nowinki w tej branży, sprawdź sobie stronę futuretools.io, gdzie znajdziesz właśnie wszystkie nowości. No dobra, ale starczy tej teorii, przejdźmy do praktyki, ponieważ to ona jest najważniejsza w pracy ze sztuczną inteligencją. Zrobimy sobie teraz na ekranie praktyczne przykłady związane z chatem GPT oraz Google Gemini. Chatboty sztucznej inteligencji możemy podzielić na darmowe i płatne. ChatGPT to chyba jest najpopularniejszy program kojarzony ze sztuczną inteligencją. Na moment nagrywania tego filmu posiada wersję darmową 3,5 oraz płatną 4,
A w ogóle w momencie, gdy nagrywam ten film, dzisiaj weszła wersja chyba 4.0 czy coś takiego, także dużo się tutaj dzieje. Te płatne wersje mają dużo większą dokładność, lepiej rozumieją kontekst pytań, działają szybciej i są po prostu lepsze. Alternatywą dla GPT może być darmowy googlowski Gemini. Jest to świetne narzędzie dostępne za darmo. Oczywiście linki do tych programów znajdziesz w opisie filmu. I w każdym z nich musisz zarejestrować swoje darmowe konto, aby z nich korzystać. Jeżeli nie wiesz co wybrać, moje własne testy pokazują, że w przypadku opcji darmowej lepiej sprawdza się Gemini. Daje lepsze odpowiedzi, ma lepszy interfejs użytkownika. Ja osobiście korzystam na co dzień z płatnego GPT, przynajmniej na moment nagrywania tego filmu. A w kolejnych przykładach tutaj właśnie na ekranie będę pokazywał Ci zarówno wycinki z GPT, jak też z Gemini'a. No dobra, to jak rozpocząć pracę? Po założeniu konta i zalogowaniu się znajdziemy się w głównym panelu czatu i zobaczymy tutaj główne okno, w którym możemy wpisywać prompty, czyli zapytania, na które czat będzie nam odpowiadał. I tak jak mówiłem, będę pokazywał zarówno GPT, jak i Gemini. Te programy działają na tej samej zasadzie, więc możesz te same prompty i zapytania wpisywać do obydwu, a także do innych programów, które są właśnie chatbotami sztucznej inteligencji. No to jak tworzyć dobre prompty? Tak naprawdę możesz po prostu zadać czatowi jakieś pytanie, no i otrzymasz jakąś odpowiedź lub dalsze wskazówki do doprecyzowania. Na przykład w Gemini wpiszemy sobie ułóż mi dietę. Chat poprosi Cię o doprecyzowanie szczegółów, takich jak preferencje żywieniowe, alergie itd. Po prostu odpisujesz mu, on pyta Cię o kolejne rzeczy i w ten sposób dojdziesz sobie do gotowej diety. Oczywiście na każdym etapie tej rozmowy możesz powiedzieć, że coś Ci się nie podoba, że chcesz coś zmienić, coś poprawić i chat po prostu takie prace za Ciebie wykona. Takie podejście do promptów może być wystarczające w jakichś prostych tematach, jednak praktyka i dostępne materiały oraz szkolenia związane ze sztuczną inteligencją pokazują, że lepiej jest formułować pytania w określony, bardziej specjalistyczny sposób. I ma tu zastosowanie zasada GIGO z informatyki, czyli garbage in, garbage out. Śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu, czyli im bardziej precyzyjnie i szczegółowo zadasz pytanie, tym lepszą odpowiedź uzyskasz. Zróbmy to na przykładzie zapytania o napisanie artykułu na blog na temat poprawy produktywności w pracy. Idealny prompt według aktualnej wiedzy na temat sztucznej inteligencji powinien składać się z 4 elementów. Element pierwszy, działaj jako, czyli na początku poproś chat, aby wcielił się w specjalistę z danej dziedziny, na przykład działa jako wybitny specjalista od produktywności i zwiększania wydajności pracy. Następny element to kontekst, musisz opisać sytuację, na przykład prowadzisz blog dla firmy zajmującej się sprzedażą kursów na temat produktywności. Firma ta w ramach swojego lejka sprzedażowego rozwija bloga na swojej stronie internetowej, aby budować widoczność w Google i pozyskiwać osoby potencjalnie zainteresowane zakupem kursu. Czyli to jest teraz kontekst dla naszego awatara, czyli dla naszego wcielenia sztucznej inteligencji. Kolejny krok to jest zadanie, czyli dajemy czatowi konkretne zadanie. Tutaj może to być napisz artykuł na blog na temat poprawy produktywności w pracy, zadbaj o wzbudzający zainteresowanie tytuł, który będzie zawierał liczbę. Artykuł powinien rozwiązywać potencjalne problemy grupy docelowej zainteresowanej zwiększeniem własnej produktywności. Artykuł powinien zawierać wezwanie do działania, którym jest na przykład zakup kursów online firmy. W kursach czytelnicy znajdą kompleksową wiedzę na temat produktywności poukładaną w moduły tematyczne. Ostatni element prompta to jest format, czyli powiedz konkretnie, jaki format ma mieć ten artykuł. Na przykład wstęp do artykułu powinien mieć 5 krótkich zdań i zachęcać do dalszej lektury, powinien zawierać jakiś haczyk. Cały artykuł powinien składać się z nagłówków i akapitów nawiązujących do liczby użytej w tytule. Nagłówki na przykład powinny być zoptymalizowane pod SEO na frazy związane ze zwiększaniem produktywności, a zakończenie artykułu powinno zawierać na przykład wyraźne call to action, czyli wezwanie do działania do zakupu kursu online. Jak widzisz, ten prompt jest już dość rozbudowany, ale też jest bardzo szczegółowy i im więcej danych damy czatowi na początku, tym lepszej odpowiedzi możemy oczekiwać. No to zobaczmy, co tutaj proponuje na przykład GPT w wersji płatnej. Jak widzisz, jest to już coś ciekawego, natomiast ja bym tutaj poprosił chat o kilka poprawek, na przykład widać, że tutaj mamy po jednym krótkim akapicie na temat każdego
każdego z tych punktów, o których mówimy. Ja bym go poprosił, żeby napisał na przykład po 3 akapity pod każdym nagłówkiem, tak żeby bardziej rozwinął te treści. Możemy sobie wprowadzić ten prompt i zobaczyć, jaki będzie tego efekt. Oczywiście to zupełnie przykładowy prompt, który wymyśliłem na potrzeby tego filmu. Możesz zapytać ChatGPT dosłownie o wszystko. Jeżeli jego pierwsza odpowiedź nie będzie dla Ciebie satysfakcjonująca, tak jak to miało miejsce tutaj, prosisz go o poprawki, doprecyzowanie, zmiany itd. No a co jeśli nie wiesz, jak napisać dobry prompt? To jest dobre pytanie i wtedy po prostu zapytaj ChatGPT czy Gemini'a o idealny prompt. Opisz czatowi, co chcesz osiągnąć i zapytaj go, jaki prompt pomoże Ci zrealizować ten cel. Oczywiście im dokładniej opiszesz, o co Ci chodzi, im lepszy dasz kontekst, tym dokładniejszy prompt dostaniesz. No i następnie, gdy go zastosujesz, to otrzymasz dokładniejszą odpowiedź. Wiem, że to jest trochę pokręcone, ale to rzeczywiście działa. Jeszcze jedna fajna rzecz odnośnie czatów AI, to możesz wkleić im na przykład jakąś treść i poprosić o wygenerowanie czegoś na podstawie tej treści. Czyli na przykład wklejasz treść swojej oferty ze strony internetowej i prosisz o napisanie na ten temat na przykład, nie wiem, 10 postów na Facebooka, scenariusza filmu na YouTube'a, czyli na przykład skutecznych nagłówków do ulotki reklamowej. Przejdźmy teraz do dobrych praktyk związanych z AI. Myślę, że jak na film dla początkujących tematykę promptów możemy na tym etapie zakończyć. Tutaj ważne jest eksperymentowanie i szukanie własnego stylu pracy, ale do tego za chwilę przejdziemy. Tworzenie skutecznych promptów wymaga praktyki, ale gwarantuję Ci, że z czasem Twoja konwersacja ze sztuczną inteligencją będzie na dużo wyższym poziomie niż na początku. Ja pamiętam, że u mnie na początku to była prawdziwa tragedia. Teraz posługuję się tym całym ekosystemem bardzo sprawnie. No ale zastanówmy się teraz nad dobrymi praktykami związanymi właśnie z korzystaniem ze sztucznej inteligencji. I mam tutaj dla Ciebie kilka porad. Po pierwsze, nie przesadzaj z AI. To jest świetna technologia, jednak należy używać jej z umiarem. Potężne narzędzie, ale nie zawsze jest odpowiednie na wszystko. I warto nauczyć się rozpoznawać, kiedy właśnie stosować rozwiązania sztucznej inteligencji, a kiedy jakieś rozwiązania, nie wiem, manualne, czy po prostu nasz własny umysł. Bo mamy teraz boom na sztuczną inteligencję, każdy chce wrzucać, nie wiem, piękne grafiki wygenerowane z Midjourney. Ale prawda jest taka, że pod kątem biznesu, budowania zaufania w internecie lepiej sprawdzi się zwykłe zdjęcie, które zrobisz sobie w biurze swoim smartfonem, niż jakaś piękna grafika z AI, więc warto nie zapędzić się za bardzo w tym całym boomie, ponieważ nadal te staromodne rzeczy po prostu działają. Kolejna rzecz to kopiowanie treści z AI. Ja często widzę na przykład posty na Facebooka żywcem skopiowane ze sztucznej inteligencji. Gdy widzisz tego zbyt dużo, to po prostu już nie da się tego czytać. Moim zdaniem AI powinno służyć nam do na przykład czerpania inspiracji, tworzenia planów, konspektów, wstępnych wersji treści, ale każdą taką treść powinniśmy dostosować do naszej własnej sytuacji, historii, do naszego stylu i dopiero taką zmodyfikowaną treść publikować na swoich blogach, mediach społecznościowych czy filmach. Kolejna sprawa, którą bym Ci polecił, zanim coś wymyślisz, zapytaj AI. W swoim biurze na tablicy napisałem dużymi literami AI, i po prostu chcę, żeby ten napis mi przypominał, że zanim zaangażuję swój umysł w wymyślanie czegoś, powinienem najpierw zapytać o to sztuczną inteligencję. To jest coś jak, nie wiem, burza mózgów, tylko że zamiast rozmowy z ludźmi, rozmawiasz po prostu ze sztuczną inteligencją. I to naprawdę działa. Kolejna sprawa, taka dobra praktyka związana z AI, to jest kontrola odpowiedzi, ponieważ sztuczna inteligencja nie jest wyrocznią i może się mylić. Dlatego jeżeli jej używasz do czegoś naprawdę ważnego, odpowiedzialnego, to oczywiście weryfikuj jej odpowiedzi, nie wiem, z artykułami w internecie, z książkami, z jakimiś ekspertami branżowymi itd. Kolejna rzecz, którą warto poruszyć, to są prawa autorskie. Podczas korzystania ze sztucznej inteligencji do generowania treści, takich jak teksty, grafiki czy muzyka, musisz być świadomy potencjalnych konsekwencji związanych z prawami autorskimi, ponieważ treści wygenerowane przez AI mogą czasem nieświadomie naśladować istniejące dzieła, a to może po prostu prowadzić do naruszenia praw autorskich i wielu różnych problemów, których raczej nie chcesz sobie przysparzać. Kolejna rzecz, którą bym polecił, to jest stałe poszukiwanie nowych sposobów do wykorzystywania sztucznej inteligencji i poszukiwanie własnego stylu pracy. Ponieważ gdy dobrze opanujesz AI w jakimś konkretnym obszarze, na przykład, nie wiem, biznesowo do pisania artykułów na blog,
to staraj się stale wyszukiwać kolejne okoliczności, w których sztuczna inteligencja może Ci pomóc, choćby w życiu prywatnym, w innych aspektach pracy itd. Dzięki takiemu podejściu oszczędzasz coraz więcej czasu, dostajesz coraz więcej inspiracji i haruje tak naprawdę za Ciebie sztuczna inteligencja, a nie Ty. No dobra, i co zrobisz dalej? Po tym filmie proponuję Ci dwa kroki, które możesz zrobić. Pierwszy krok to jest śledzenie rozwoju sztucznej inteligencji. Możesz choćby subskrybować mój kanał, ponieważ będę tutaj umieszczał więcej filmów na ten temat. Przy okazji, jeżeli masz jakieś konkretne pytania związane z AI, coś jest niejasne w tym filmie, chcesz, żebym coś doprecyzował, to napisz oczywiście komentarz. Na polskim YouTubie znajdziesz bardzo dużo przydatnych materiałów zupełnie darmowych w tej tematyce, z których możesz się uczyć. Polecam Ci śledzenie tych stron, które wcześniej pokazałem, potestowanie tych programów w wersjach darmowych. Czyli to jest jakby punkt pierwszy. Punkt drugi. Bardzo Ci polecam zacząć korzystać ze sztucznej inteligencji. Polecam Ci zrobić to teraz, po tym filmie, poeksperymentować, pobawić się darmowym czatem GPT czy Gemini'em. To, że obejrzysz ten film albo nawet 100 innych na temat sztucznej inteligencji, nic Ci nie da, jeżeli nie zaczniesz ćwiczyć tego we własnym zakresie. W moim przypadku początki były bardzo trudne, ale z czasem nabrałem wprawy. Zauważyłem, że teraz częściej w ogóle korzystam na przykład z płatnego GPT niż z wyszukiwarki Google, choć przy ważnych tematach zawsze potwierdzam je jeszcze w wynikach wyszukiwania czy właśnie w wiedzy ekspertów, o czym mówiłem przed chwilą. Musisz wiedzieć, że napracowałem się przy tym filmie, przy tworzeniu scenariusza, przy nagraniach itd. Jeżeli był on dla Ciebie wartościowy, to bardzo mi pomożesz, jeżeli zostawisz łapkę w górę pod filmem oraz zasubskrybujesz mój kanał, ponieważ mój aktualny cel to 10 tysięcy subskrypcji i to właśnie Ty możesz mi pomóc go osiągnąć. Natomiast jeżeli chcesz więcej filmów o sztucznej inteligencji w podobnym stylu jak ten, to oczywiście koniecznie daj mi znać w komentarzu. A jeżeli znasz kogoś, kto nie wie, jak zacząć ze sztuczną inteligencją, to koniecznie wyślij mu ten film. Dziękuję Ci serdecznie za Twój czas i do zobaczenia następnym razem.